Po niedzieli palmowej, która przypomina nam radosny wjazd Chrystusa do Jerozolimy, pokazuje Jezusa jako nowego Dawida, witanego triumfalnie króla, przychodzi poniedziałek. Wydawać by się mogło taki zwykły poniedziałek. A jednak nazywamy go wielkim. Skąd się bierze ta jego wielkość? Właśnie w kontekście liturgii. Co mu tę wielkość zapewnia? Właśnie odniesienie do poprzedzającej niedzieli i do wydarzeń, które ten szczególny w liturgii tydzień zakończą. Sprawy wielkie zawierają w sobie także elementy powszedniości, zwyczajności. I bez nich nie byłyby sobą, nie byłyby kompletne. Przeżywając ten zwykły, wielki poniedziałek, uświadamiamy sobie, jak wielkie jest nasze zwykłe życie, także jak wielka, wspaniała i doniosła jest nasza zwykła, powszednia liturgia. Ten dzień niesie ze sobą pewien motyw szczególny. Po obwołaniu Chrystusa królem, po triumfie jego wjazdu, przychodzi coś, czego byśmy się najmniej w tym klimacie spodziewali. Zapowiedź jego pogrzebu. Przecież teraz to wszystko może się dopiero rozpocząć, wybuchnąć. On może dopiero stanąć na świeczniku. W miejscu, z którego będzie dobrze widziany i słyszany. Przemówić. Dokonać jakiegoś zwrotu, cudu w życiu ludu wybranego. A on mówi o swojej śmierci i pogrzebie. Bo to jest jego sposób, by stanąć na świeczniku, wywyższenie krzyża. Bo to jest jego sposób, by przemówić, zawołać, wykonało się. To jest jego sposób, żeby pociągnąć nas wszystkich za sobą na tę wielkotygodniową, liturgiczną drogę. Liturgia tego dnia skupiona jest na owocach męki. Na tym, że Chrystusowa ofiara jest dobrodziejstwem dla nas, ludzi, za których grzechy i słabości On cierpi i składa siebie w ofierze. I to też jest element budujący wielkość tego dnia. Rozumieć na co dzień, skąd bierze się największe dobro w naszym życiu, zbawienie. W czym ono jest zakorzenione, jaką drogą do nas przychodzi. Nie drogą triumfalnych owacji, ale drogą świadomej, płynącej z miłości ofiary Chrystusa za nas. On wie, że przygotowuje się do swego pogrzebu i nie zrobi ani jednego kroku w tył. Nie żeby uniknąć tego, co ma się stać, nawet żeby się choćby oddalić na moment od tego, co bolesne i trudne. Wyruszmy za Chrystusem. Łatwiej byłoby w niedzielę palmową. Ale wyruszmy dzisiaj, kiedy mówi, że przygotowuje się na swój pogrzeb.